Witam, witam ponownie w Biomutancie. Jesteśmy na terenie trzeciego światożercy. No i musimy teraz dotrzeć do pokrzyżowania. Wszystko łatwiutko. Tu jest puchcio kopytko. No i teraz, żeby naszego rumaka okiełznać, no to potrzebujemy cuksiożelka. Jasna sprawa, nie? Myślę, że jasna sprawa to jest łapeczka w górę, subskrypcja, tutaj jakiś handlarz, proszę państwa. Handlarz mówi, że możesz przeglądać oferowane dobra w godzinach otwarcia tego przybytku. No oczywiście. Uważa, że musisz poćwiczyć cierpliwość, jeśli chcesz dobić targu. Oj, ta gra to już naprawdę. Wydaje mi się, że ona już tak ćwiczy cierpliwość. Piesa apteczka. Żartowałem. Ale fajny, przynajmniej apteczki ma, nie? Jakieś te dodatkowe rzeczy, bo apteczek to ja mam sporo, czy nie? Cuksik, słodyczek. Ja nie mam za bardzo apteczek. Kto mi zjadł? To kupię se. Jak ktoś mnie obrabował. Wydaje mi się, że ktoś mnie obrabował. Co myślicie? Dobra okazja. Aha. Nikt mnie nie obrabował. Nikt mnie nie obrabował. Mam 18 apteczek, których nie było w zapasowni. Dobra, pokrzyżowanie. O, dzień dobry. Mówi, że musisz częściej tu wpadać. Mówi, że już ogarniasz najważniejsze sprawy. Wiem, wiem. Walczyłem z Lupalupinem. Co, książelki? O, można. To gadko budka. Wygląda na to, że gadko budka. Skrzynki kontrolnej muszą się zakręcić, żeby drędnąć. Jeszcze parę ruchów. Zakręcimy śmigłem. Dobrze je wykorzystaj. Ale tych. Podłączone i gotowe. Pasuje ci. Co ty mi dałeś? Gadko budki. No, te gadko budki to spoko, natomiast tu mamy... Bohaterowie mają moc inspirowania, jakiej nikt inny nie posiada. Cukciożelki tu mamy, nie? Ja bym musiał się dostać najpierw tu. O, apteczka. Apteczka i łapeczka. Nie najgorzej. A, wyposaż, będziemy mieli biozagrożenie. Elegancka sprawa. Dobra, mamy jakieś tutaj wory. Jakieś elementy z przeszłodni? To powinno być z przeszłodni. O! Sukieneczka, to jest fantastyczna sprawa. Dobra, spódnica. Wiem, jestem dziwny, rozróżniam to. Ostrzy rur? Niezły. Ale wolę te frakcyjne. Dobra, tu się dostaniemy. Mówię wam. Juhu! Mam nadzieję, że cuksiki nam nie czekają. To oj, czekają. Zmechanizowane. Zazwyczaj trzeba było zakręcić taką korbą, żeby zadziałał dyspenser. Jeszcze parę ruchów w lewo. No nie śmigłem? Dobrze je wykorzystaj. Kurde. Wydaje mi się, że śmigłem. To jednak. Co widać. Jak tylko wypadnie, zamknięto się. Ktoś solidnie to zamknął. Bo ty mówisz. Zamknął mnie? Przełączaj pstryczki, by popłynął prąd i aktywował elektrony w panelu. Płytka drukowana. Dobrze. Niewtytkę dmuchą. Pętla jest dość naelektryzowana, by zaiskrzyć. Super sprawucha.
To dopiero łup. Łup, łup, łup! Dobra, rozwalę sobie... Między gwiazdami jest najciemniej. Super, łup, tu jest serio? Trochę go złomu. To zawsze świetne znalezisko. Pestko pasza? Ciałożeb z dawno świata? Gdzie wy to macie wszystko? Kurde, ziomeczki. Ziomeczki, gdzie wy to macie? Może tu? Dobra, pójdę na górę. O, piękna sprawa. Tu nie, o tu jest super łup. Wezmę sobie przymierze jutro. Czy mi pasuje, czy nie pasuje? Tu jest jeszcze super łup. Te czerwone już są takie lepsze, nie? Te czerwone to już są takie fantastico, natomiast wracamy do naszej towarzyszki. Nie wiem, czy to ona, czy on. Lepiej nie określać. O, żelki. Kanoruta. Skupiony na ciągnącej się cuksio żelce miód uspokaja się. Noko jednak wciąż się martwi. Jak to? Raduje ją widok spokojnego miuta. Uważa jednak, że tobie potrzebne będzie porządniejsze siedziadło niż to używane przez nią. Siedziadło. Jedyne porządne siedziadło, jakie przychodzi jej do głowy, widziała na Meka Miucie z dawno świata. Meka Miut? Jeśli dobrze pamięta, widziała go w sklepcie Uśmieszku, kiedy szukała łakoci dla swojej gnuni. To nie tak daleko. Wygląda na to, że dawno świat miał sporo do zaoferowania. A dla materialistów były miejsca, gdzie dało się kupić wszystko. Jak dla niej to naprawdę za dużo. Dobra. Znajdź Meka Miuta. Gdzie to jest? To jest tutaj. Tu co mamy? Tego jeszcze nie ma. Meka Miut. Chyba musimy się tam przejechać, co? Będzie fantastyczna wyprawa. Każ mu galopować. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy. Świat się sam nie uratuje. Oj nie. Dobra, chyba widzimy się na miejscu. Nie ma przeszkodników żadnych. Sklepcie Uśmieszek. Pewnie podczas robienia zakupów robił ci się banana na twarzy. Mówisz, że banan? Pyk, pyk! I lufa! No i robił się banan na twarzy. Jak tylko zjadłem cuksio żelkę. Takie potrzebny będzie pasujący klucz. Pasujący Niektóre klucz? Niektóre z tych stworzeń nigdy nie widziały światła dziennego. Znajdź Meka Miuta. Super łup. No tutaj na dole może coś być, nie? Dobra, jak się tu dostać, proszę państwa? Bez pasującego klucza nie da rady. Panie, skąd ja mam ten klucz wziąć? Bo tutaj, a tutaj. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk. Spódniczkę mi dali, w sam raz dla mnie. Nieźle.
Musisz dopasować do siebie przełączniki. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystaj. A tutaj? Aż futro. I czekajcie, się bo to już przynajmniej było trudniejsze. Dobra, to było trudniejsze, czyli tak. Góra. Pyk. Ale tu coś nie gra. Tamten obwód w ogóle nie ma połączenia na dole, no ale dobra. Dobrze. Tyle prądu powinno uruchomić serwomechanizm, który aktywuje układ. Mówisz? Jak dobrze to słyszeć. Nigdy nie wiadomo, jak długo coś było zakopane. Oj, nie wiadomo. Tylko nieprzedawniony o tym wie. Oho, teraz uważaj. Przed tobą Mekamiu. Musisz poluzować rygle tak, żeby nie spłoszyć Mekamiuta. Nie spłoszyłem tym razem. Ale siodło. Dobrze. Udało ci się poluzować siedziadło. Siedziadło. Teraz pędź z nim do Noko, co koń wyskoczy. Dobra, lecimy na tym. Wróć do Noko. Ale my możemy normalnie tak? Jesteś na wierzchowcu. Wracamy do Noko. Czemu nie? Jestem ciekaw tego światożercy. Jaki będzie byczek. Jaki będzie byczek. Uhuhu. Myślę, że możemy już lecieć. Skoro miód zajada się cuksiożelką, a nowiutkie siedziadło jest na miejscu, można jechać. Noko szkoliła kolejne znakomite stworzenia, które mogą rozproszyć puchcia kopytka, kiedy będziesz z nim walczyć. O tak, o tak. Nazwała je błyskomolami, a najłatwiej je znaleźć, udając się do Jotysza. Poprosiła go, by ukrył je w bezpiecznym miejscu. Błyskomole. Jotysza znajdziesz w światłośni. Bywa roztrzepany, ale miejmy nadzieję, że będzie pamiętał, gdzie ukrył ćmiaki. Ćmiaki? Zauważyła, że jego przednie zębiska są nieco luźne, więc może udałoby ci się je wyrwać przy użyciu hakoliny. Dokładnie, hakolinę potrzebuję. Potrzebuję hakolinę. Dokładnie. Dobra, ale gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Naprawdę, ja potrzebuję tą hakolinę. Nocą można odpocząć od dnia. Błyskomole. Czy ta hakolina jest do zdobycia? Czekajcie. Odwiedź skrzela. Globusy. Mekamiut. A, czyli teraz mamy tego Mekamiuta. Ale beka. Super sprawa. Czyli teraz tak, jak się tu do niego dostać? Niestety trzeba zawrócić. Patrzcie, jakiego mamy konia. Apokalipsę. Kurde. Ale my polecimy tamtym majstrem, nie? Tym miutem. Na puchcia kopytka. No to będzie starcie gigantów. Puchcio kopytko kontra miód. Ciekawe, czy miód lubi miód, nie? Jak myślicie? Bo to nie jest... To nie jest niedźwiedź. A ino koń! Ciekawe. To miejsce, panie Jotysz, nazywa się Światłośnia. Jotysz mieszka w pobliżu. Panie Jotysz!
Ja też lubię miód. A ty? Ja też. Zobaczmy. Zobaczmy, co przyniesie przyszło. Świat z dnia na dzień staje się coraz bardziej mroczny, a czasu na ratowanie go ubywa. Choć dopiero się poznaliście, ma wrażenie, że odegrasz w tym wszystkim ogromną rolę. Najważniejszą, jestem ostatnim biomutantem. Mówi, że na co dzień musimy mierzyć się z mrokiem. Zamiast go przeklinać, tworzy lampy, by z nim walczyć. No. Błyskomole. Udało ci się znaleźć drogę pośród mroku. Lśnisz niczym słońce na niebie. Ale czy wykorzystasz tę moc, by ogrzać świat, czy go spalić? On mnie chyba podrywa. Liczy, że dostrzegasz, ile dobra pozwoli ci zdziałać ta moc. Musisz jednak wiedzieć, że może cię też doprowadzić na skraj szaleństwa. No wiem, wiem. Nieważne, dokąd zawędrujesz, musisz pamiętać, skąd przybywasz. Przeszłość rozjaśnia teraźniejszość. Zastanawia się, czy wiesz, jaki wpływ miały twoje działania na ten świat. Twoja obecność zmienia wszystko, tak jak światło zmienia mrok. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, kiedy myślisz o tym, gdzie chcesz świecić? Mówi, że dostrzega to, widząc, jak wszystko rozświetlasz. Tak się cieszy, że pomagasz rozpromienić świat. Wciąż sporo jest miejsc wartych ocalenia. Cokolwiek spotka świat, twój płomień świecił tak jasno, jak to tylko możliwe. To liczy się bardziej, niż możesz się domyślać. Mówi, że dobrze robisz, dogadując się z miriadami. Kupują u niego sporo lamp. To plemię, które wierzy w to, co jasne na tym świecie. Ależ to oczywiste. Kiedy masz rację, promieniejesz jak nigdy. Po iskrze w twoich oczach widzi, że nie przybywasz na pogaduszki o sojusznikach. Ja też. Domyśla się, że szukasz tu oświecenia. Nie wini cię, w końcu obecnie wszystko wydaje się mroczne i beznadziejne. Jest jednak w tobie coś wyjątkowego. Zupełnie jakbyście byli połączeni, a wasze losy splecione. Jego odczucia są podobne do twoich, może więc będziesz go nazywać Jotysz? Przeczuwa, że każdy dzień przeżywasz, jakby był twoim ostatnim. Obawiasz się, że gdy nastanie noc, tak właśnie będzie. Mówi, że tak wymawia się jego imię, ale inaczej zapisuje. Czuję z tobą jakąś dziwną więź. Ja pierdzielę. Mówi, że lubi nie tylko osoby, które świecą jasno, ale także błyskotki. Domyśla się, że nie wiesz, jak wygląda błyskomul. Musisz to szybko nadrobić. Gniazdują w pobliżu znikło trawy, a ich światło nigdy nie gaśnie. Tak, potrzebne są żywe. Martwe błyskomole gasną. Dobra. Mrok plus 2. A nie, maksymalna. Dobra, musimy znaleźć grotę. Nie jest łatwo, ale chyba z tej strony będzie łatwiej. No Jotysz. Dobre imię, naprawdę dobre imię. Fajnie sobie tak pożartować. Weźmiemy sobie Mecha Miuta. Rozruszaj to maleństwo, póki możesz. Grota błyskomoli. Przybywam. Przybywam. Chyba tutaj. Tu jest lina, tak? Dobra, damy radę. Czyli tak, musimy sobie wejść po skałach. Exploration. To akurat jest fajne, to poruszanie. Jest mega. Dobra, dawaj na linę.
Piknie, piknie. Utrzymaj równowagę. Super stosik. Podwójny skok. Ziu, ziu. Takie zeldowe, nie? Dobra, gdzie ta grota? Myślę, że tu. Będzie bosik. Ja bym chciał się też dowiedzieć, kiedy będę mógł rozwalać te skały, bo mógłbym sobie właśnie tą ślizgosiupnię na maksa zrobić, ale to tylko taka pierdółka dodatkowa, nie? O, witam Flata! Zaatakował mnie! I patrzcie, można strzelać z tego, nie? Też fajne. Ale przy mojej giwerce wszystko bleknie. Panie Flacie, co to się stanęło? Jednym magazynkiem? No wstyd, no wstyd. Co ja powiem Jotyszowi? Ta opowieść potrzebuje bohatera. Jaskinia Błyskomoli jest dokładnie tutaj. Obszar ukończony. Bardzo dużego musimy bohatera tutaj odegrać. Dwa błyskomole. Trzy. I tym będziemy odstraszać puchcia kopytka, nie? Szczerze, te szybkie podróże fajne, bo jednak obszar jest naprawdę duży i po drodze może nic się nie dziać też, nie? O, mamy. Ciekawe, czy jesteśmy gotowi. Tyle błyskomoli wystarczy, by jej plan się powiódł. Mówi, że nie musisz się martwić o obrane niegdyś ścieżki. Skup się na drodze, która cię czeka i prowadzi do konfrontacji ze światożercą. O, zobaczmy. Puchcio kopytko. Kurde, tak wygląda? Ale dymy. Puchcio kopytko to jasny dowód na dwoistość ewolucji. Jest wyjątkowo piękny, a jednocześnie groteskowy. Jak ta gra? Chodzi jej o to, że puchcio kopytko miał więcej czasu na podżeranie korzenia, ponieważ był odosobniony w górach kamienioknupy. Według niej oznacza to, że ten korzeń ucierpiał tak samo jak ten północno-zachodni, znajdujący się pod falą. Kojarzy się z jej gnuńmi i tak jak one ma też kopyta. Jest jednak o wiele większy. O wiele. Odciąganie. Tu jest nowe poboczne, wiecie co? Dobra. Czyli mamy tego majstra, fajnie. Miód. Jest miód. Jest super. Czyli tak, gdzie jest to odciąganie? Bo ja bym chciał to zadanie ogarnąć. Bo ono właśnie jest z tym, co nie mogłem ogarnąć później. Ściany zniszczone za pomocą miuta. O, tak! Stalagmity, aby wejść do nich przy pomocy miuta. Czyli miód teraz już ogarnia temat, to ja wam pokażę, jak to działa. Gdzie to jest? Tu jest. Dobra, ja wam to pokażę, jak działa, bo właśnie wchodząc na tamten obszar nie mogłem ogarnąć tej skrzynki, nie? Nie mogłem ogarnąć tej skrzynki. I teraz przy pomocy gdzie miuta... Gdzie to ma drążki sterowania? Przy pomocy miuta, nie wiem, czy tutaj w ogóle przeskoczymy. Spróbujemy. Może być problem. Dobra, udało się. Ale kurczę, ciśnienie 800.
Albo nawet 900, nie? Dobra, i gdzie to było? Tu spróbujemy rozwalić. O, zobaczcie to. Ale mega. I mamy. I dopiero teraz można było to zrobić. Niesłychane, nie? Metroidvania. I to mamy dla ślizgosiupni. I tam jest w ogóle gdzieś 2500. Tu jest ostatnia skrzynia. Ale jaja. No to tak, jest światożerca. Śledź zadanie. Tu mamy co? Ściany za pomocą miuta. Ale to nie jest problem. No to dobra. To chyba idziemy na tego światożercę. No co będziemy mitrężyć? Zobaczymy, jak się walczy. Ja jeszcze troszkę sprawdzę ekwipunek. I widzimy się na konfrontacji, no. Co będziemy czekać? Jest super. No i dobrze, jesteśmy już bardzo blisko puchcia kopytka. Jeszcze tutaj wam pokażę, jak sprzęcik ulepszyłem, ponieważ dało się coś wrzucić do naszej giwerki. Zobaczcie, jest już na 11 tysięcy. Modyfikacja, mamy 300 obrażeń. Mamy też większy magazynek, więc będzie petarda. Wrzuciłem sobie też, jeśli chodzi o dodatkowe atuty, tutaj w komandosa wrzuciłem sobie brutalność, 10% mocniejsze ataki i w ogólnych naprawdę sporo. Broń dystansowa 15%, szybkość ataku, przeładowanie. O, totalna masakra, wszystko w takie ataki z daleka. Także to jest, myślę, fajne na bossy, na bossów. Natomiast nie wiem, czy tu się sprawdzi, nie? Zobaczymy. Zobaczymy. I tu jest gdzieś wjazd na chatę. Puchcia. O, zobaczymy. Chyba tu się wjeżdża. Dobra. Miód. Jesteś gotowy? Jesteś gotowy na taką imprezę? Zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj puchcio kopytka pokonamy. A ten czwarty też już się przedstawiał, natomiast nie pamiętam. O, i teraz możemy rozwalić. I widzicie, bez tego byśmy nie dali rady. Druga ściana. Ale epicko. Dajemy. Pokonaj puchcia kopytka. O nie, wywaliliśmy się. Arena spora. No, wygląda jak Pokémon jakiś. Puchcio kopytko. Jaki miły. No i jak działa ta walka? Najpierw chyba w ręce, co? A nie, te gluty. Coś tam go bijemy. Mam też sporo apteczek, więc spoko. Nie wiem, czy ty mi dygłeś, Pupcio? Nie wiem, gdzie jestem. Fajnie wygląda. O kurde, dostał. Dostał lufę. Teraz na koniu. Dobra. Zęba mu wyrwałem. Wyrwałem mu zęba. Te zębiska. Muszę przyznać, że masz naprawdę, naprawdę duże. Oj, puchcio. Nie chciało się leczyć, do dentysty chodzić. No niestety. Morał z tego taki. Trzeba chodzić. Ale slomo. Oj, puchcio. Naprawdę mi cię szkoda. Cały czas dostaję z tego zęba. Chyba, może to mleczne.
Jak mleczne, to... Zwracam honor, puchcio. Oj, będzie bolało. Będzie bolało, o samochód, albo o drzwi. Ale mi dygnął. Dobra, druga faza. O, tego mi nie pokazywałeś, że jesteś pawie. Dumny jak paw. Piw paw. A ja mogę jakoś go... O, mogę. Motylkami go. Dobra. Przepraszam, ale co się teraz dzieje? Coś tam mu robię, nie? Czekajcie, dam sobie jeszcze tutaj, żeby mocniej lutować. Oj, puchcio. Puchcio, ty ci nie żal, jak mnie lutować. No ten jest dużo łatwiejszy na razie, zobaczymy co dalej. Rozpraszaj go, rozpraszaj! Dobra. Lecisz! O kurde, ale się wywali! Paszczura mu? Paszczura! No i trzecia faza, puchcio kopytko. Nie ma przewag. Ja bym wolał gumi kwakami go. Czeka minutkę, tak? Ale myślę, że na tego jestem w miarę przygotowany. Na chruma nie byłem, ale na tego jestem. Coś tam oberwał. A na jednym życiu go zrobię, nie? To tam było nie do pomyślenia, teraz jesteśmy dużo mocniejsi. Ale wystarczyło sobie ekwipunek zmienić. To jest w ogóle szok, jak my jesteśmy mocni teraz. Oj, dobra. Nie! Serio? Podkusimy go! Puchcio kopytko. O kurde, ładnie mi dygnął. Slowmo. Dobra, ostatnia noga. Oj, będzie bolało.
przykro mi, Puchcio. No niestety, muszę uratować świat. Pokonany. Ciekawe, co z czwartym, nie? Kiedy się ujawni, bo jeszcze mamy dwa plemiona i jednego światożerca. No i chyba cały obszar tam z Lupalupinem albo coś. Nie wiem. To jeszcze sporo zostało. Przypieczętowało los trzeciego światożercy. Został już tylko jeden. Przedawniony chciał się z tobą widzieć, by ci pogratulować i przedstawić ci ostatnią fazę swojego planu. Masz teraz okazję sprawić, by jego priorytety zbiegły się z twoimi. Zrób to, co słuszne dla twojego plemienia i zagrożonego świata. Zgadza się. Wróć do Arki. Wygląda na to, że cieszy go twój widok. Dobra. Powrót do korzeni. Znajdź Nono. Nono jeszcze ogarniemy. Natomiast myślę, że teraz, jeśli chodzi o fabułkę, to zrobimy sobie to plemię. Tutaj jest też bardzo dużo pobocznych. No ale jestem ciekaw, czy to będzie tak pobieżnie, tylko ten świat, a w środku nic? Nie ma nic lepszego niż ciemność. No jak, panie lektor? Mówiłeś inaczej. Że mam się stać światłością. Jak ostatni Jedi. Dobra, uleczymy ten korzeń. I jeszcze ewentualnie później wrócić do Noko. Zobaczymy. Ale widzicie, ten światożerca już nie był w ogóle wyzwaniem, bo byliśmy bardzo mocni. No dalej, łap go. Okej, do korzenia. Przejmij wrogi posterunek. Ej, trzeci korzeń, ale naprawdę idzie dosyć sprawnie teraz. Natomiast, no zostało sporo takich zadań pobocznych. Wynieść, przynieść, pozamiataj, coś tam ogarnij, jakieś z dawno świata po prostu rzeczy. Czyli to są zagadki, nie? Takie bardzo łatwe. To myślę, że sobie zrobię w wolnej chwili, natomiast te ważniejsze wam pokazuję, jak to wygląda. Bo uzdrowienie korzenia to już jest ważna rzecz. Ja bym to Mnokko na przykład do Arki zaprosił, nie wiem, czy się da. Niech żyje! Niech żyje trzeci korzeń! No i czwarty światożerca, ciekawe. Przedawniony, chce się ze mną widzieć. Natomiast co się tu dzieje? O, jest Nokko, wróć do Nokko. Arka. Wrogie posterunki, 3x4. Podbij wrogie plemiona. Zrobimy wszystko, wszystkie zadania poboczne też zrobię. Dobrze sobie radzi. Wyczyścimy na stówkę tą gierę. Zastanawia się, czy plotki na temat tego, że udało ci się odnaleźć Arkę, są prawdziwe. Jest podekscytowana, że udało ci się znaleźć Arkę. Nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Ponieważ świat wraca do normalności, Arka pozwoliłaby go przyjemnie zwiedzić. Jest o niebo szybsza niż jej ulubione gnunie. O niebo! Szanuję cię za dołożenie wszelkich starań, by ocalić świat zamiast go zniszczyć. Wszyscy mogliśmy tak żyć jeszcze przed twoim powrotem. Wiesz już, kto dołączy do ciebie i twojej Arki? Tutaj no ona mamy jest od światożercy. Komuś, kto jest ci bliski. W Arce czeka miejsce, które możesz komuś zaoferować jako wyraz uznania. Co? Nie potrzebujesz nikogo poza sobą. No i mną rzecz jasna, ale ja jestem częścią ciebie, więc to się nie liczy. Jeśli wolisz się śpieszyć, nie potrzebujesz towarzystwa.
Jeśli jednak chcesz zajść daleko, lepiej iść wspólnie. Jedyne, co uniemożliwia nam szybkie ruszenie dalej, to mrok. Zdajesz sobie sprawę, że mnie potrzebujesz, nawet jeśli nie lubisz mojego towarzystwa. Uzupełniam cię. Chyba w końcu możemy się zgodzić. Lepiej być samotnym niż w złym towarzystwie. Najlepiej jednak samemu stanowić dobre towarzystwo. Aplitonmuta. Schlebia jej, że chcesz wziąć ją ze sobą na pokład. Arka to nie gnuń, ale nie przepuści takiej okazji. Leci z tobą. Superowo. No, wie, że słynie z ciągłego powtarzania tego samego. Mówi, że już ogarniasz najważniejsze sprawy. Jej, mamy 2-4. Ale ciekawe, co z tym Gizmo, nie? Że ten Gizmo nie chciał, może później zmienić zdanie. Kto wie, wstaje słońce. My musimy teraz przejąć te wszystkie 3 posterunki. O, tu mamy takie zagadeczki. O, wraki. Spoko, nie? Tu są takie małe rzeczy, więc to się szybko zrobi. Natomiast do przedawnionego wrócimy, jak to jedno plemię się ogarnie. I też będę widział, gdzie idzie, powiedzmy, kolejna część fabularna. Bo tu przecież mamy jeszcze światożerce, nie? No ciekawe. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że tutaj nikt nie będzie miał z plemion tego terytorium. Bardziej tutaj, nie? Bardziej tutaj. No to cóż, wielkie, wielkie dzięki. Okazuje się, że czeka nas nie lada ekspedycja. Tak, dokładnie. Wielkie dzięki za oglądanie. Oj, fajne teraz niebo. Dajcie znać, jak wam się podobał ten światożerca. No to wydarzenie roku. Łapkujcie, subujcie. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze oczywiście puchcio kopytko. Do następnego.